bywali właśnie, diabli w kościele. Właśnie chodzi o to, że zacząłem od tego, proszę pana, że gdyby się trzymać Soboru samego, to byśmy zachowali stan marszewny. Z niewielkimi, najwyżej tak minimalnymi zmianami, jakimiś modyfikacjami. Bo tak Sobór postanowił. To nie Sobór właśnie. Bo Duch Święty, owszem, działa, ale działa tylko w Soborze i to jeszcze w sprawach dogmatycznych, nie we wszystkich. Ale Duch Święty tak, nie jest tożsamy z Duchem Soborem. Natomiast tak. Było coś takiego, co mnie się o uszy obiło, że za próbę zmiany jakiejkolwiek, za próbę, była ekskomunikata. Tak. Czy ja się mylę, czy nie? No więc jak mogło ludziom tym powstać w czasie Soboru, żeby coś zmieniać w ogóle? Oni o tym nie powinni chcieć słyszeć, nie tylko rozmawiać, ale słyszeć nie powinni. Tylko, że tak jak mówię, ojcowie Soboru dokumenty takie właściwie zatwierdzili, które w liturgii prawie że nie dopuszczały żadnych rewolucyjnych zmian w liturgii. A te zmiany się nastąpiły po Soborze prawem kaduka. Tak. Za zgodą papieża, który moim zdaniem był diabłem. No, tak powiem. No niestety, bywali tak, papieże, którzy byli diabłami w historii. Nie, absolutnie nie. Żaden papież, to już pan herezję w tej chwili głosi, żaden papież nie był diabłem, chyba że był to antypapież. Nie. Papież jest, każdy papież jest wikariuszem Chrystusa na ziemi i jest następcą świętego Piotra i proszę z tej wypowiedzi raczej wyspowiadać. Tutaj pani, proszę bardzo. Tak. Ja chciałam zapytać, czy w przypadku kalwinizmu, który dopuszcza komunię stojącą, bo nie wierzą w realną obecność Chrystusa, tak. Czy to jest dlatego uzasadnione, że nie ma Chrystusa w Eucharystii, bo nie ma kapłana? Czy tam są kapłani? Nie, no kapłani są tylko w kościele. Właśnie, no. Czyli nie ma Eucharystii. U protestantów nie ma kapłani. To oczywiście jest symbol tylko. Tu przy okazji jeszcze jedna rzecz powiem, przy okazji, tak adwocem, że to my, Kościół katolicki, jesteśmy Izraelem. A to żydostwo talmudyczne Izraelem nie jest. Nie ma prawa się tak nazywać. Dlaczego? Bo oni, ten judaizm talmudyczny, czy alias rabiniczny, powstał z nienawiści do Chrystusa i w opozycji do chrześcijaństwa. Natomiast chrześcijaństwo wyrosło z judaizmu biblijnego. Organicznie wyrasta z judaizmu biblijnego. Przyszedł Mesjasz i dalej jest kontynuacja. I Kościół katolicki kontynuuje to, co było w Starym Przymierzu, czyli jest świątynia, jest kapłan, jest składana ofiara, tak? No właśnie. To też ciekawe, bo papież też powiedział, że ani jedna jota nie będzie zmieniona, prawda? I nie została. Jota Unum, tak. Chciałem dopytać, bo taką mam widzę analogię z tym ostatnim synodem, że mechanizm jest podobny jak z Soborem. To znaczy opisuje się dokumenty rozmyte po to, żeby można sobie zinterpretować w perspektywie tak, jak pewne grupy zamierzają. Dokładnie tak. Chciałem się zapytać, bo pan powiedział coś o... Kto powiedział? Ksiądz powiedział o judaizmie biblijnym. Czym się różni judaizm biblijny od tych Żydów-Hazarów? Hazarów? No tak. No, częściowo dałeś odpowiedź, od Hazarów. No tak, nie no, to etnicznie, tak? Ci współcześni Żydzi, powiedzmy, ani etnicznie nie mają nic wspólnego z Hebrajczykami, ani też i religijnie w zasadzie, bo to... Tak jak mówię, no to kontynuacją my jesteśmy, Kościół, bo to jest wypełnienie się Starego Przymierza. Przyszedł Mesjasz, prawda? I wypełniło się. Natomiast oni odrzucili Mesjasza i, właściwie to tak naprawdę tam niewiele oni tam opierają się na Piśmie Świętym, chociaż tam Tora jest, tak? Ale tak naprawdę to głównie Talmud gra rolę. A w Talmudzie są tak straszne rzeczy, że jeżeli to przeczyta katolik, i jeszcze mówi o jakimś dialogu, no to tego naprawdę nie rozumiem, nie jestem w stanie pojąć. Poza tym etnicznie to bardziej następcami tego biblijnego Izraela to są Palestyńczycy, którzy tam przez wieki mieszkali, a całe żydostwo, syjoniści, to przecież oni tam się zjeżdżali dopiero od powiedzmy kilkudziesięciu, no może od 100 lat. Jeszcze czystsza etnicznie jest taka enklawa w Indiach południowych bodajże, ale to są chrześcijanie z kolei. To są ci, powiedzmy, których można bezpośrednio wywieźć od biblijnego Izraela. Tak. Czy ksiądz jest wyświęconym egzorcystą? Nie jestem. Nie. Jeszcze takie pytanie historyczne dosyć, ponieważ no nie jest to oparte, bo ta informacja na jakiejś takiej książce typowo naukowej, ale że ten nasz polski kościół katolicki został tak naprawdę jakby zniszczony w 1864 roku po powstaniu styczniowym, że to była taka siła nie tylko już względem po prostu okupanta, jaką była carska Rosja, tylko że była to właśnie strona dogadania się tej carskiej Rosji z Watykanem. Ale to jest mój tylko tak jakby przekaz, który do mnie dotarł i wtedy ten kościół został właśnie miał być bardziej taki lemingujący ludzi, to znaczy się nie wspierający działania takiego typowo patriotycznego, nawet codziennego, czyli bardziej chodziło o to, módl się o wszystko, a wszystko dostaniesz, a nie było takiego czegoś, że módl się przed tym, jak zaczynasz coś robić, by skończyć to dobrze i zgodnie z Bogiem. Czy to może ksiądz... Dogadania się żadnego z Watykanem nie było, wręcz przeciwnie, Ojciec Święty na tłumienie powstania zareagował bardzo ostro, tak namiętnie przemawiał, krzyczał wręcz po prostu o schizmatyku, carze i tak dalej, tak? Więc bardzo jednoznacznie stanął w obronie Polaków, no tylko co więcej zrobić, tak? Jak czyli to te moje przypuszczenia były błędne całkowicie. Nie, no Kościół był w tym sensie Kościół był niszczony, ale przez okupanta. Kościół był niszczony w tamtych czasach po powstaniu substancjalnie, znaczy były kasaty zakonów, przepadek dóbr i tak dalej, te rzeczy, tak? Ale to nie złamało Kościoła. Nie było taka jeszcze dodatkowo, że Watykan coś chciał w Polsce jednak zmienić, byliśmy jako naród byli mniej tacy. Bardziej byli posłuszni, bardziej może tak, a mniej wyrywkowi. Chciałem się zapytać, a jak wcześniej wyglądała msza przed tą mszą trydencką? Przed mszą trydencką? Tak. Aha, no, zanim się ukształtowała w pełni IV wieku, tak? No, nikt tego nie nagrał niestety wtedy, nie było tych kamer. Koledzy dotarli te ale w każdym razie z kamerami. Mogę tylko tyle powiedzieć, że ona się stopniowo organicznie kształtowała, tam nie było cezury jakiejś, że tutaj, tu nagle taka zmiana została, to było bardzo tak, Duch Święty prowadził i to organicznie ta msza święta nabierała kształtów, które się ukonstytuowały właśnie w IV wieku po Chrystusie, tak? Jedno jest pewne, że tam nie było żadnego wkoło stołu, to na pewno nie, tylko z jednej strony było, tak? Pierwotnie też tak było, że, ale to już właśnie to już była ta msza już, ale że były, na przykład było, w kościele u nas na przykład było najpierw lektorium, czyli była taka ściana odgradzająca prezbiterium od ludu, tak? Po tym jak u nas znikło, i to jest zabawne, że, a w kościele wschodu z kolei nie było tego, tylko był szept. Potem u nas lektorium znikło i zastąpiony został szeptem kapłana, bo miała być ta tajemnica zachowana jednak. To jest bardzo ważne w czasie mszy świętej. A z kolei w kościele wschodu odwrotnie. Postawiono carskie wrota i tak to się tam kształtowało. I teraz jeden batiuszka odprawia kanon, a tam dwóch diaków na przykład się popija samochód. Tak, mam takie pytanie. Dlaczego w drugim soborze, kiedy zaczęła ta nowa msza wchodzić, nie wycofano się z tego, bo nie wszyscy przecież byli zwolennikami, widzieli to zagrożenie i dlaczego w tym momencie jakby nie cofnięto się, bo i nie dano zapory, że no, tu idziemy w złym kierunku i nie cofnięto się do źródeł. Sam się nad tym zastanawiałem, to był jakiś taki owczy pęd wtedy po prostu, jakaś psychoza że widziała wspólna, że zupełnie zły kierunek i to będzie no, później nie do cofnięcia prawie, że... Arcybiskup chociażby Marcel Lefebvre tak to widział i na początku lat 70. właśnie założył seminarium. Zresztą jest fałszywy obraz arcybiskupa jako takiego niepokojnego buntownika, bo wcale takim nie był i on się nawisiał u klamek watykańskich i nas skamlał, nabłagał, tak? To jeden Pan Bóg wie, ale, no, ale chciał zachować to, czym żyły wszystkie pokolenia, wszystkie wieki i tak dalej. No, zresztą, proszę Państwa, jedna rzecz taka, bardzo znamienna, tak, też Czy niektórzy się nad tym nie zastanawiają? Że przez tyle wieków Kościół żył tą liturgią, tą mszą, że wszyscy ojcowie Kościoła, doktorowie Kościoła, prawie wszyscy święci kapłani. Święty Tomasz dzisiejszy. No właśnie o tym chcę mówić. Święty Tomasz Akwinata, który był takim geniuszem, że myśli zarówno filozoficznej, jak i teologicznej, że właściwie po filozofii Świętego Tomasza już niczego mądrego nie wymyślano właściwie, tylko jakieś tam najwyżej cudawianki, ale tak naprawdę to było apogeum w ogóle myśli filozoficznej i teologicznej. I ten Święty Tomasz był tak niemądry, że nie wpadł na to, że trzeba tutaj takie nowa powprowadzać. Czy teraz brakuje sił, żeby załóżmy cofnąć się w drugą stronę, w sensie, żeby cofać się właśnie do tej właściwej mszy, tylko ciągle się idzie w tym ekumenicznym. Ja myślę, że wszystko ku temu zmierza, że zresztą, proszę Państwa, na Zachodzie, bo u nas w Polsce to jeszcze, czym się to różni? Bardziej na Zachodzie to się w tej chwili jest renesans starej mszy nawet. Dlaczego? Dlatego, że tam zrobiono rewolucję swego czasu. Znaczy z dnia na dzień, w nocy na przykład, powyrzucano ołtarze, powstawiano stoły, ludzie płakali. Niektórzy już do kościoła przestali chodzić od razu, tak? Już tam się straszne rzeczy działy. Ja znam jednego, tragiczna postać, jednego takiego ojca archimandryty, prawosławny, on był z rodziny katolickiej. Polak, sarmata, urodzony i wychowany w Anglii z pokolenia emigracyjnego, który był w koledżu benedyktyńskim i tam jak to wszystko zaczęto demolować, niszczyć, odwracać, wyrzucać kapy stare, dewastować wszystko po prostu, to on, jako że chciał być w dalszym ciągu, chciał się poruszać tutaj tak jak dawniej, to jego po prostu wywalono z tego koleżu, bo nie był odpowiednio nowoczesny, tak? I on się błąkał, szukał ortodoksji w kościele katolickim, nie znalazł szyję i trafił do tych prawosławnych. Tak? I już jak był za pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta, on się jakby łamał. Ja już miałem nadzieję, że on wróci, no ale jakoś jednak... to jest tragiczna sprawa po prostu, ale to jest człowiek na takim poziomie wysokim. Biegle łacinę zna, wspaniale zna liturgię katolicką, o wiele lepiej niż prawie 100% księży. No ale... się nie zmieścił z tymi swoimi poglądami, tak, tradycyjnymi. No a opowiadał takie rzeczy na przykład, że kiedyś widział jakiegoś też ojca prawosławnego, który przeświętną odprawiał prawosławną i mówi tak, i to było w Szkocji, i mówi, a czy ojciec wie, w czym odprawiał przeświętą? No nie, no ale to jest herb papieski, papieża tego i tego. Tak, co się okazało? Jak wtedy wyrzucali te wszystkie kapy piękne, to wszystko, to ci prawosławni pozbierali, poszyli sobie swoje ciuszki, tak, nie? I tam był herb papieski. Tak. Może nawet nie wiedzieli, co tam jest. Tak, no nie wiedzieli, oczywiście, że nie. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie, czy w tym kontekście sprawa ustąpienia Benedykta XVI jest do rozważenia? Zaraz, dokończę tego poprzedniego. O co mi chodziło, że tam były takie zmiany rewolucyjne, natomiast w Polsce ich nie było, ponieważ ostatni z wielkich królów polskich, jak go zawsze nazywam, Stefan Kardynał Wyszyński, sługa Boży, tak, wyhamowywał to. Wyhamowywał jak mógł, tak? Więc tu było łagodnie wprowadzane te zmiany tego podstawowe. W porównaniu do Zachodu bardzo łagodnie. Zresztą ponoć Kardynał Wyszyński miał się wypowiadać, tylko to nie jest upublicznione, ale to są takie jakieś tam zeznania osób, które to słyszały, miał się wypowiadać, że Bunini za to, co zrobił, powinien żywcem spłonąć na stosie. No to tak, proszę was. Ja właśnie słyszałem, że kardynał Stefan Wyszyński, była taka sytuacja, że z Francji przyjechały nowe mszały i on pociągami, w wagonach były nowe mszały i on je odesłał właśnie na bocznicy, bo nie chciał, żeby te nowe mszały od razu trafiły do kościołów. Być może. Do końca życia sprawował przeświętą w ten sposób. Palce złączone. To też o czymś świadczy. Proszę. Księże, mam takie pytanie odnośnie tych schizmatyków. Oni mają coś takiego, że bardzo rzadko przyjmują komunię, ale jak przyjmują, to się bardzo dobrze przygotowują do niej. Siłą rzeczy. Wcześniej się dużo modlą, są rozmodleni. Ale o jakich schizmatyków? Prawosławne? Tak. No i pytanie, czy to jest dobre? No pewnie, że tak. Żeby rzadko przyjmować komunię, ale nie. Dobre jest, żeby często przyjmować, a nie popadać w rutynę przy tym, tylko starać się co pewien czas mocniej przeorać, tak, jakąś pogłębioną modlitwą czy coś takiego, żeby nie popaść w takie Czasem może i dobre jest przerwę sobie małą zrobić, to też, tak? Ja rozumiem, że ksiądz Braun nie chce odpowiedzieć na moje pytanie. A zaraz. Chodzi mi o tę naszą liturgię i kontekst ustąpienia Benedykta XVI. No, ojciec święty Benedykt XVI był w ogóle na początku progresistą też, na etapie na Soborze, tak? Ale potem przejrzał, po prostu kiedyś to było tak, jak tam wizytował, był na jakimś uniwersytecie, tam dyskusja była i wtedy tak jakby heureka odkrył i mówi tak, no przecież oni wcale nie chcą zmian w Kościele, tylko chcą zmiany Kościoła. Tak? I to przeraziło właśnie wtedy Ratzingera. I się nawrócił, tak. I potem już jako papież, no to robił co tylko mógł po prostu, żeby jakoś tam wracać organicznie, powoli, tak? No to, że Ojciec Święty nazwał tamtym formą zwyczajną i nadzwyczajną rytu rzymskiego te dwa ryty, no to jestem silnie przekonany, że sam w to tak w duchu nie wierzył. No, chciał to jakoś tak łagodnie nazwać po prostu, tak? Ale, bo to są zupełnie skrajnie różne ryty tak naprawdę. No ale nawet to nie jest przyjmowane, proszę księdza, nawet to łagodne modu proprio, tak? No. Nie jest przyjmowane tak ogólnie. No ja tak patrzę po Polsce, gdzie byłam w kościele i tak dalej. No nie. Przecież nawet komunia święta na kolanach w Warszawie to jest kilka kościołów. Ale że zabroniona jest w Warszawie. Tak, okej, dobrze, no ale są i takie zapełnione, które muszą być, bo to są wielkie parafie, gdzie w ogóle nie ma mowy o tym, żeby przed Panem Bogiem, przed ciałem Pana Boga uklęknąć, przygotować się do tego momentu. No jak to jest możliwe? A na pytanie, dlaczego tak się dzieje, usłyszałam odpowiedź, a bo tak zdecydowano i już. A kto zdecydował? Cisza. A tak, ja to robię, tylko wiem, że wstrzymuję tę kolejkę. Jestem starsza pani, nie bardzo mi się dobrze wstaje. No nie wszyscy mają tyle lat i podpiszą tacy sprawni, tak? Ja bym chciała normalnie uklęknąć przy balaskach, przy białym obrusie, bo to jest wielkie... To zapraszam. A nie do Sacre Coeur w Bydgoszczy tak, zapraszam. Bo tam były zdemolowane balaski, ale je zrekonstruowałem, odbudowałem. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski. Jestem ksiądz, za, a nawet nie przeciw. Tak, tylko jak ksiądz widzi ten akt i kiedy do niego dojdzie i w jakiej formie ewentualnie? Tego to ja nie wiem. Znaczy, obawiam się, że największy opór może być z tej strony, z której nie powinno być żadnego, ale natomiast uważam, że aktualnie prezydent by nie miał nic przeciwko temu, prawda? I to by było możliwe, żeby prezydent Rzeczypospolitej, bo nie ma nic, niestety na razie nie mamy jeszcze króla, więc żeby prezydent Rzeczypospolitej, powiedzmy marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prawda, razem z prymasem Polski, z episkopatem, powiedzmy, to intronizowali uroczyście, tak? No jest to możliwe, jest to do przeprowadzenia. Jeżeli episkopat tego nie popsuje, to powinno to nastąpić jak najszybciej, ale największe zagrożenie jest ze strony niestety episkopatu Polski. Miejmy nadzieję, że... O wielu rzeczach się nie mówi współcześnie. Współcześnie się nie mówi o piekle, nie mówi się o szatanie, nie mówi się, nie ma czegoś takiego po prostu. Wszyscy idą do nieba prosto, tak. Żeby ludzi nie straszyć. To tak słyszałem, nawet jakiś rekolekcjonista w Łodzi kiedyś mówił, wszyscy będziecie zbawieni, wszyscy będziecie do nieba, tak jest. A organista, mój znajomy zresztą tam na chórze tak ku, na klawiszach, tak. Tak, a jeszcze tutaj odnośnie do tego opada tutaj ciekawostka taka, że właściwie święty Jan Paweł II chciał pójść dalej jeszcze niż ojciec święty Benedykt, tylko że powołał taką komisję ad hoc złożoną z 9 kardynałów, żeby mu odpowiedzieli, czy ta msza święta stała, kiedykolwiek była zakazana, czy nie, czy to odpowiedzieć, że absolutnie nie, nikt nie miał prawa zakazywać, nie była zakazana. I ojciec święty chciał nawet dalej pójść, niż potem poszedł papa Benedykt, tylko ugiął się pod naciskiem biskupów amerykańskich, tam niemieckich, coś takiego, tak tam było. Po prostu bał się pewnie, bał się schizmy w kościele, coś takiego i... No. Najbogatsze kościoły się zbuntowały. Niemieckie i amerykańskie. Proszę bardzo. Czy ksiądz prawa mógłby powiedzieć, według księdza, gdzie upatruje taki opór mszy trydenckiej, bo ona się pojawia w Warszawie, już tylko w Warszawie powiem, i będę tam na woli, prawda? I to jest wtedy takie jedno ogłoszenie, gdzie człowiek zmierza przez całą Warszawę i to jest jedyne miejsce. Natomiast to, o czym ksiądz Prat mówi, to ja bym zauważył, że raczej się odchodzi nawet od języka łacińskiego. Raz chociaż w miesiącu w katedrach czy gdzieś bywały msze po łacinie. Trenowali, no ale chociaż ten język. Trenowali alumni przez to, przepraszam kolokwialnie, tak nazywam najprościej, ale to im pomaga. I z tego zrezygnowano, więc właściwie ciągle się od tego odchodzi. Gdzie ksiądz Prat upatruje tych przyczyn, że jest to tak olbrzymi opór, bo sam ksiądz Prat wie, że jak zwykły parafianin pójdzie nawet do proboszcza i poprosi, będzie to właściwie nie ma nic do powiedzenia w tym temacie. No, proszę Państwa, w końcu książę tego świata ma jeszcze coś do powiedzenia tutaj, tak na ziemi. I to jest, no, sprawy, w ogóle sprawy, tak rzeczywiście, tak, sprawy Boże się trudno przewijają. Łatwiej się demoluje, trudniej się odbudowuje. No to tak jest. No, mechanizmy psychologiczne, to można wydać, niektóre podawałem tutaj, tak, powiedzmy, ze strony starszych kapłanów na przykład, czy coś takiego, ale to są różne, to jest cała, to by trzeba, nie wiem, to można by jakoś, jakiś elaborat wielki pisać i tak dalej na ten temat. Więc różne mogą grać motywy w ludziach, tak, że się tego boją, że na przykład boją się wychylić, że nie chcą mieć kłopotu może, niektórzy mają kapłani spośród wszystkich świętych, największe nabożeństwo do świętego spokoju, prawda? No więc to też, to są takie rzeczy, że... No ale trzeba po prostu swoje robić, trzeba tak, jak wyrzucą drzwiami, oknem próbować wejść, prawda? Jak się nie da oknem, to jak tego paralityka tam powiedzmy przez dziurę w dachu. No jakoś tam nie dawać spokoju, tylko drążyć, tak? No w końcu motu proprio ojca świętego Benedykta wyraźnie to mówi, że proboszcz ma obowiązek, jeżeli się znajdzie grupa wiernych, tam się nie określa liczebnie tej grupy, jeżeli jest grupa wiernych, która pragnie, to ma obowiązek zapewnić to, tak? A jeżeli nie daje rady proboszcz, no to należy się zwrócić do biskupa. Biskup ma wtedy to zrobić, tak? No, powiedzmy. Pamiętajmy, że to nie jest jakaś wyjątkowość, tylko to jest powiedzmy norma, że na podstawie właśnie tego kanonu 214 Kodeksu Prawa Kanonicznego nikt nie ma prawa odmówić wiernym sprawowania mszy w tym rycie, którego oni się jak gdyby domagają, czyli na przykład w rycie trydenckim, no bo mogą być też jakieś wschodnie ryty i tak dalej, prawda? Jeżeli tacy wierni się pojawiają, na przykład tu zaraz obok w kościele u świętej Barbary odprawiają się msze ormiańskie i skoro są wierni, którzy chcą na takie msze chodzić, to te msze tutaj w tej kaplicy obok kościoła świętej Barbary na terenie parafii, w której się w tej chwili znajdujemy, się odbywają. Poza tym pamiętajmy, no, w zasadzie to, co się stało po Soborze, no to naprawdę było postawienie wszystkiego na głowie. No. To nie tylko dotyczy samej mszy, ale to dotyczy na przykład architektury sakralnej. No, niektóre kościoły nie przypominają w ogóle domu modlitwy. Niektóre kościoły były budowane zawsze budowane na planie krzyża. Teraz wyrzutnia rakietowa. Gwiazda Syjonu, nie mamy kościół tutaj na Powiślu, który jak się z góry spojrzy, idealnie gwiazda Syjonu i tak dalej. Poza tym no w Krakowie to jest piękne, jak się chodzi po Starówce, wszystkie kościoły są ad orientem. Wszystkie ołtarze są skierowane na wschód. Dawniej każdy kościół miał ołtarz skierowany w kierunku wschodnim, więc nawet przy niektórych ulicach to aż tak dziwnie te kościoły są na Starówce Krakowskiej poustawiane, że na skos czy tak. A dlatego, że wszystkie były skierowane, jak Pan Bóg przekazał, w kierunku wschodnim. No te wszystkie rewolucje, które nastąpiły, zmuszają też do właśnie takiego upokarzającego trochę, no bo trzeba chodzić, prosić o taką mszę. Jest to bardzo też nieprzyjemne, nawet będziemy to przeżywać w czasie rekolekcji księdza, że przed każdą mszą trzeba wynieść ten stół posoborowy, prawda, jest to jakiś tam i wysiłek, i takie trochę dziwne, no ale niestety, no. To już zaszło tak daleko, że w tej chwili rzeczywiście trzeba spokojnie poprzez modlitwę, poprzez starania, poprzez rozmowy z księżmi, przekonywanie, pokazywanie, że jesteśmy zainteresowani tą tradycyjną mszę, jak gdyby te msze w naszych parafiach jak gdyby odzyskiwać. No. Wielka praca przed nami wszystkimi. I to myślę, że nawet bardziej przed wiernymi niż przed kapłanami, no bo kapłani powinni w kierunku tych oczekiwań wiernych pójść i te msze jak gdyby wszystkim pragnącym ich słuchać, no właśnie, bo Matka Boża i Święty Jan słuchali na Golgocie, a nie uczestniczyli. Już sam fakt, że na przykład Grzegorz Braun zawsze mówi, że idę wysłuchać mszy wszechczasów, niektórzy ludzie się nawet w różnych tutaj środowiskach zbliżonych do Brauna buntują. Jak to wysłuchać? Uczestniczyć. No wszyscy chcą być ministrantami, wszyscy chcą uczestniczyć, no, ale właśnie, no, jaka jest rola nas, wiernych, a jaka jest rola kapłana w tym momencie? No, dokładnie. Tak. Jednego wątku tu nie dokończyłem, teraz zacząłem, tak skaczę tematycznie. Mianowicie, jak mówiłem o tym, że tak też zmiany, że tutaj wyhamował kardynał Wyszyński u nas w Polsce, na Zachodzie były rewolucyjne takie, tak? I co to powodowało? Że tam jest teraz ostrzejsza reakcja. I tam na przykład na Zachodzie, w takiej Francji, czy na powiedzmy, czy tam gdzieś, wymierają kapłani, którzy odprawiają Novus Ordo. Tam są pustki w seminariach, natomiast w szwach pękają niejednokrotnie seminaria tradycyjne. I w przyszłości to będzie tak, że nie będzie miał kto odprawiać nawet tej nowej mszy. A będzie miał kto chodzić do kościoła? Bo mnie się wydaje, że tu jest to jest spoganienie tam zupełnie. Jest też taki nurt, który jest... Zdrowa reakcja. Tak, taka zdrowa reakcja też jest, powiedzmy. To jest w mniejszości oczywiście, ale jest. Na przykład ksiądz Michał Poradowski, który jako kapelan Narodowych Sił Zbrojnych i rodzony brat wybitnego działacza Stronnictwa Narodowego, który zresztą odsiedział kilka lat po wojnie za to, że próbował reaktywować Stronnictwo Narodowe po 1945 roku, nie mógł wracać do Polski, w zasadzie by tu skończył w więzieniu albo z kulą w czaszce. Większość życia spędził na Zachodzie, najdłużej w Chile. Więc jak doszło do tych posoborowych rewolucji w kościele, w Chile to jeszcze było połączone z teologią wyzwolenia, która się wtedy tam jak gdyby szerzyła. I jeszcze dodatkowo z rządami Salvadora Allende, które po prostu, no, że tak powiem, też ten grunt przygotowywały, doszło do tego, że jemu jako tradycyjnemu katolikowi w ogóle zabroniono odprawiania mszy, wyrzucono go z parafii, odprawiał tylko u siebie w prywatnym mieszkaniu, a większość czasu spędzał pracując, utrzymując się jako taksówkarz, jeżdżąc po Santiago de Chile. Ale księża, którzy wtedy jak gdyby decydowali o obrazie kościoła chilijskiego, jak sam ksiądz Poradowski opisuje, na przykład dla dzieci komunię podawali w postaci ciasteczek popijanych Coca-Colą. Czyli pierwsza komunia święta polegała na tym, że było jakieś tam specjalne ciasteczko, nie wiem, z imieniem Pana Jezusa i tylko tym się różniło od tych ciasteczek jadanych na co dzień. i też popijanych Coca-Colą, że po prostu miało jakiś tam na przykład symbol. No i dopiero do normalności powrócił po wrześniu 1973 roku, jak generał Pinochet przywrócił rządy prawa w Chile. Ksiądz Poradowski w krótkim czasie został nawet kapelanem generała Pinocheta i był wykładowcą nie tylko w seminarium duchownym, ale również na przykład Akademii Wojskowej Chile i tak dalej, więc po prostu to jak gdyby się odwróciło. No wreszcie ksiądz usiadł na tym, że tak powiem, chciałem powiedzieć, stolcu piotrowym, nie na stolcu piotrowym, ale na po prostu krześle. Mam nadzieję, że jest jeszcze może kilka pytań. Jeżeli nie, to będziemy zaraz kończyć, ale proszę bardzo. Jedną rzeczą, proszę tutaj, pan się przesunie, bo jak się zamieni. Ksiądz zaimponował mi jedną rzeczą. Dlaczego? Że ksiądz przyszedł ubrany, jak ksiądz powinien chodzić. Natomiast wszyscy ci nowocześni księża to są przebrani za pastorów. Jak to do teraz jest? Jak to teraz jest z tym ubiorem? Czy jest, bo kiedyś to na WFMC, ale ksiądz jechał w sutannie. Nagiewon wchodził w sutannie. To były rzeczy, no, bywały. W piłkę nożną gra się w sutannie albo w siatkówkę. No, jak u Salezjan. No, dokładnie. To, a teraz widzę, to jest ucieczka taka od sutanny, że jakby to było, ja wiem co, coś parzącego. No tak, jestem zdziwiony i mile zaskoczony. No ja się już od kilku lat noszę tylko habitowo, to znaczy nawet w domu, jak jestem sam, to jestem w sutannie. Tyle, że jak już się zamknę, już tam na noc sobie rozluźniam tutaj, powiedzmy, pod szyją. Ale a tak to non-stop w sutannie chodzę i uważam, że to no, ludzie mają do tego też prawo, żeby widzieć kapłana. Ale są jakieś zarządzenia kościelne, że tak, prawda, frywolnie się do tego dziś podchodzi. W porównaniu do tego, co nie ma zarządzeń, ale jest, powiedzmy, jakiś taki, jest praktyka i są naciski pewne. Na przykład w seminarium duchownym, ja znam taki przypadek, kleryk mi opowiadał, znaczy właśnie ekskleryk bydgoski, że przyszedł na wykład w sutannie, a wykład miał ówczesny ksiądz rektor i mu tak, no, co to jakaś czynność liturgiczna, czy co? No więc tak to jest. Więc raczej bardziej są naciski na kogoś, kto chodzi cały czas w sutannie, niż a raczej nie ma nacisków na tych, którzy chodzą w jakichś podkoszulkach, w t-shirtach na ulicy i tak dalej, klerycy. No, jak jeszcze w parafii jest dużo młodszy ksiądz i jeszcze go nigdy nie widziałam bez sutanny. No właśnie młodsi, z młodszymi jest lepiej niż ze starszymi. Tak. U nas potrafi na przykład do parafian wyjść w kościele i coś tam błogosławieństwo dawać. Tak, w połowie ksiądz, w połowie pastor. Jak przed konwencją wyborczą Grzegorza Brauna, która się odbywała w dniu 6 maja ubiegłego roku, szukaliśmy miejsca, gdzie by odprawić mszę trydencką. W końcu tą mszę odprawił ksiądz Grzegorz Śniadoch właśnie w kaplicy Res Sacramizer, ale wcześniej byliśmy w różnych miejscach, między innymi u no, pewnych zakonników tutaj na Starym Mieście. No więc... U dominikanów. No nie, akurat nie. Nie będę mówił u których, w każdym razie przyszliśmy tam z Grzegorzem Braunem, bo nas umówiono, że proszę przyjść o tej godzinie, ojciec przeor was przyjmie, nie? No to myśmy przyszli, zadzwoniliśmy na furcie, nie? Nagle patrzymy, wychodzi jakiś facet w dresie, w adidasach, w koszulce kolorowej, tego, nie? A my z Grzegorzem, no, witamy pana, my chcieliśmy tu z księdzem przeorem porozmawiać. A to ja jestem, prawda? Tego. Koszulka sportowa, zielone czy pomarańczowe adidaski, dresik, prawda, no i ten, to o co chodzi, nie? Ja mówię, no, chodzi o mszę trydencką. No więc on popatrzył na nas, jakbyśmy się z Grzegorzem Braunem z choinki urwali, no bo w takiej sprawie, no, jeszcze jakbyśmy przyszli po obiad, no ja nie wiem, po pieniądze, po coś, no to tak, no ale po mszę trydencką, no, po prostu jacyś kosmici się pojawili, nie? No, więc no, jak zrobił niemądrą minę ten pan, to wtedy usłyszał od Grzegorza Brauna pewien krótki wykład, jak ksiądz powinien wyglądać. No ale oczywiście rozmowa się już dalej nie kleiła, no i żeśmy się z tamtego miejsca oddalili, bo naprawdę no, nie za bardzo było o czym rozmawiać, a rzeczywiście w tym kościele tam jest bardzo piękny, boczny ołtarz, tradycyjny, nie ma żadnego posoborowego stołu i byłoby miejsce, gdzie taką mszę odprawić, aż szkoda, że tej mszy tam już od kilkudziesięciu lat się nie odprawia, no ale niestety, no, ryba psuje się od głowy i tak jak mówię, wielu wiernych wytrwało przy tradycyjnej mszy i na Zachodzie, i w Polsce, natomiast większość księży, już nie mówiąc o hierarchii kościelnej, no niestety nie przykłada do tego należytej wagi. Proszę bardzo. Ja chciałbym się księdza spytać, czy w ogóle w seminariach klerycy uczą się łaciny przede wszystkim i czy czegokolwiek dowiadują się o starej mszy? Czy są jednak godzina poświęcone? Łaciny się uczą w seminariach, różnie to bywa, na wyższym, na niższym poziomie. Natomiast jest zazwyczaj jeden dzień łaciński w tygodniu, kiedy tam na przykład modlitwy przy posiłku, czy msza święta jest po łacinie, czy coś takiego w nomie. Natomiast o starej mszy nie uczą się niczego po prostu. Tak. I to jest dziwne, bo na wszystkich kierunkach studiów, jakby tam, czy to prawo będzie, czy jest historia też tego kierunku. Z wyjątkiem akurat studiów teologicznych nie ma. Na teologii normalnie jest na liturgicach historia. Proszę? Na teologii świeckiej akurat jest, przynajmniej jakaś tam część historii liturgii jest na świeckich nauka o żydowskiej. No to u nas to było coś takiego, że na liturgice, no na przykład takie tam rzeczy, jak kiedy było po raz pierwszy święcenie credo, takie rzeczy, no to tak ewentualnie, ale o starej mszy sakramentalia jest. Marek? Znaczy, ja tu jestem, to znaczy mam burzę mózgu. Dlaczego? No, moja, że tak powiem, historia, pamiętam, jeszcze byłem dzieciakiem, dostałem na komunię, moją komunię mamy, dostałem jakąś kądrę i zrobiono ze mnie ministranta, tam jakiś czas byłem tym ministrantem, ale później ksiądz mówił, że już lepiej, że ja już ministrantem nie byłem, bo ciągle ja coś tam nadwywijałem. No i później mój okres mojego życia był taki, że to znaczy wtedy z kontemplowaniem mszy świętej nie miałem pojęcia, bo to byłem dzieciak wtedy, jak chodziłem. Później przestałem chodzić do kościoła, to znaczy okazjonalnie od wielkiego dzwonu, jak coś tam ten, bo byłem sportowcem, to ciągle obozy, śmoły, etc., etc. No i teraz w 2008 roku po wypadku zacząłem chodzić do kościoła, do Kościoła Zbawiciela właśnie. Nawet Najświętszego Zbawiciela.